Witam Państwa serdecznie w tej przecudownej, ciepłej aurze. Jak to moja przyjaciółka określiła, mogli się w tej sali zgromadzić tylko lubieżnicy sztuki. I coś w tym jest, bo ta aura sprzyja, ale moczeniu się w basenie, a nie słuchaniu o sztuce. Tak myślę. Proszę mi wybaczyć drobne potknięcia, bo mnie nie było to już prawie 3 lata na tej sali, więc może trochę zapomniałam, jak to jest, ale ponieważ spotkaliśmy się wokół wielkiego malarza, który ma w tej chwili u nas pierwszą tak dużą i reprezentacyjną wystawę, to może fajnie byłoby coś wiedzieć więcej o tym, jak malował, czym malował i jakie były podstawy tego malarstwa. Dlatego, że Brandt to nie Gierymski. I tutaj daję ten przykład mojego zresztą ulubionego malarza i mojego odniesienia w hierarchii, dlatego, że sztuka dzieli się tak naprawdę na twórców dwóch kierunków. Jednych, którzy żyją ze sztuki i drugich, którzy żyją dla sztuki. Więc Gierymski był dla mnie przynajmniej reprezentantem tej części, która żyła dla sztuki, a Brandt wręcz przeciwnie, żył ze sztuki. Nie ma w tym niczego złego, jeżeli za tym idzie jakość. A jeżeli chodzi o Brandta, to ta jakość podążała jego śladami, co mam nadzieję Państwu pokażę. Jednak trudno się spodziewać po tym malarzu eksperymentu. Dlatego, że jeżeli ktoś, podobnie jak Kossakowie, tworzy i świetnie to wszystkim tym malarzom wychodziło. Mówię, to nie jest ocena negatywna. Natomiast no mamy ten element powielania czy ilości dzieł sztuki. To jakość mogłaby podupaść. Natomiast u Brandta nie. Eksperyment mógłby zaistnieć. U Brandta jest z tym bardzo ciężko. Ale zdarzały się różne sytuacje i chciałabym, żeby Państwo po prostu prześledzili ze mną jakby moje własne doświadczenia z tym malarzem i poszukiwania jego warsztatu twórczego. Jak Państwo widzą, doktryna malarza nie była bardzo skomplikowana. Poniekąd tak samo jak jego technologia. To są portrety w różnym okresie życia naszego bohatera. Chciałabym zacząć od czegoś, co by Państwu przybliżyło początki twórczości Brandta. Dlatego, że my wymieniamy te wielkie nazwiska szkoły monachijskiej, wielkich nauczycieli, ale tak naprawdę rzadko kto z nas pamięta i potrafi odtworzyć w pamięci, jakie to były obrazy, co oni tak naprawdę tworzyli. Więc chciałabym Państwu przytoczyć takie drobne wspominki, o kim mówimy, u kogo uczył się Brandt. Dlatego, że do Brandta przylgnęło, że to jest szkoła monachijska i jest to prawda, ale automatycznie jakby wydaje nam się, że on tam studiował trochę tak jak Gierymscy. Ale proszę Państwa, droga Gierymskich to była droga taka czysto akademicka, kiedy oni, dwaj bracia, przeszli, zresztą jak bardzo wielu malarzy, cały kurs malarstwa, szkoły malarstwa, rysunku, klasy rysunku, jakby w ramach Akademii Monachijskiej. Jeżeli chodzi o Brandta, to do niego się przykleiło, że to jest taki monachijczyk i jest nim tak naprawdę, ponieważ całe swoje życie twórcze
związał z Monachium, bo nawet jeżeli już się ożenił i pomieszkiwał w Orońsku, to tak naprawdę mieszkał i pracował w Niemczech, w Monachium. A więc trudno mu odmówić tych korzeni monachijskiego malarstwa. Natomiast był to malarz, którego można byłoby z naszej perspektywy poniekąd nazwać samoukiem. I myślę, że to będzie dla Państwa troszeczkę zaskoczeniem. A dlaczego? Dlatego, że on na tej Akademii Monachijskiej faktycznie studiował 3 miesiące, co zostało udowodnione w klasie rysunkowej. No, chyba trochę mało, żeby go tak z tą Akademią złączyć, ponieważ całego kursu nie przeszedł. Natomiast umówmy się również, że wykształcenie hasa swoimi drogami i ludzie w tamtych czasach, zresztą i w naszych również, bardzo różnie to wykształcenie twórcze zdobywają. Brandt zaczął dosyć wcześnie, bo uczył się u swojego wuja Lesla. Tam powstawały te jego pierwsze próby rysunkowe. Natomiast potem, kiedy już miał pomysł na to, żeby zostać malarzem, to uczył się chociażby u Leona Konieta. Z tym, że ta cała edukacja, proszę Państwa, to jest mniej więcej po 3 miesiące. Czyli u tego malarza, tego przystojnego mężczyzny, którego tutaj obrazy reprezentacyjne wybrałam, no to trochę liznął wiedzy mistrza. I teraz proszę sobie popatrzeć na, no są konie, są sceny wschodnie, super. Następny był Juliusz Kossak, u którego Brandt również się uczył jako bardzo młody człowiek. Też niedługo, ale tym niemniej. Proszę zwrócić uwagę, jakiego typu, jak ujęte konie, jak ujęte sceny batalistyczne. Kolejny, i ta postać jest najważniejsza w życiu Brandta, to Franz Adam. On w tej pracowni, ponieważ Franz Adam założył swoją pracownię i Brandt został już w tej pracowni prywatnej tak naprawdę, potem przejął jej część i prowadził własną działalność artystyczną już, ale wszystko to było powiązane poniekąd z rodziną Adamów. Tam też najwięcej dowiedział się o koniach. One były tam rysowane, malowane i wszelkie ćwiczenia u Franza Adama, jeżeli chodzi o jakby tą anatomię zwierząt, to się działo na terenie pracowni. Więc rodzina Adamów generalnie była dla Brandta najważniejsza tak naprawdę w edukacji artystycznej. Był uczniem, współpracownikiem ojca Franza Adama. Natomiast proszę znowu zwrócić uwagę na charakter koni i na to, jak wyglądają sceny batalistyczne. To jest cała doktryna naszego malarza. I teraz proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Tak na dzień dobry. Uczył się u tych trzech panów i natychmiast widzimy, jak daleko od nich odszedł. Jakaż to była ewolucja artystyczna, że nauczył się u nich dużo, natomiast poszedł już kompletnie swoją drogą i zgłębił te tajniki malarstwa, kadrowanie, przybliżenie, ruch. Wszystko to, co wprowadzał swoje malarstwo, jak bardzo się różniło od malarstwa nauczycieli. U wszystkich trzech były konie, u wszystkich trzech były sceny batalistyczne i jaki mamy
przeskok poniekąd jakościowy. Proszę Państwa, prześledzenie technologii tego malarza było dosyć skomplikowane, dlatego że twórczość jest rozsiana, nawet nie powiem, że po całym kraju, nie powiem, że po całej Europie, po całym świecie. Pozbieranie tych wszystkich rzeczy i ułożenie w tak zwany ciąg technologiczny było niesłychanie trudne, bo pomimo, że Brandt był malarzem niezwykle płodnym, pomimo, że się z tego utrzymywał i zostało po nim zostały niezwykle bogate materiały, to było szalenie skomplikowanym zadaniem ułożenie tych materiałów w ten sposób, żeby się dowiedzieć o sekwencji powstawania dzieł. Dlatego, że możemy sobie to wyobrazić, że technologicznie powinien być szkic, ewentualnie studium przygotowawcze i obraz gotowy. Natomiast jeżeli chodzi o Brandta, to udało mi się dojść do tego, że ta ścieżka była troszeczkę inna. Ale nie było to proste z powodu braku materiałów. Tak naprawdę znalazłam tylko jeden obiekt, jeden obraz, do którego udało się skolekcjonować materiały pokazujące drogę myślenia twórcy. I zaraz Państwo zobaczą, jakie to było zaskakujące. Rozpoczynał pracę, to były dosyć wczesne lata, dlatego że jego twórczość no to jest taki etap wstępny, potem środkowy rozkwit, a potem już jest coś, co idzie nie tyle ku schyłkowi, ile bardzo wiele rzeczy technologicznych staje się po prostu nieważnych. Natomiast tutaj jeszcze wychodząc jakby z tego nauczania akademickiego, z tego, co zyskał u tych swoich nauczycieli, to wykazując taką poprawność i hierarchię pracy, rozpoczynał od szkicu. Z tym, że zobaczmy, jaki ten szkic jest. On jest bardzo taki enigmatyczny, rzucony, po prostu jest to zawiązanie kompozycji. Potem o zaskoczeniu możemy powiedzieć, powstaje taki szkic malarski. Uważam, że jest to zaskakujące. Pierwsza, w zasadzie niezobowiązująca linia na papierze, potem już prawie gotowy szkic malarski, to jest mały obrazek. Niesłychanie te wszystkie małe, drobne etiudy malarskie są niesłychanie interesujące, czasem dużo bardziej niż gotowe obrazy. I w zasadzie następuje już związanie całej kompozycji. Mamy rozrysowane już malarsko konie, mamy detal wprowadzony. I to jest taki przykład, kiedy pojawia się coś kolejnego. Kolejno pojawia się fotografia. Autor stwierdził, że chciałby zaistnieć na tym obrazie. On był, proszę Państwa, również kolekcjonerem. To był zamożny człowiek. Część kolekcji możecie zobaczyć na wystawie. I tutaj ten moment kupowania, targowania się o różne drobiazgi, wyobraził sobie, że chciałby być wkomponowany w swój własny obraz. Proszę zobaczyć, że jest on sam, to jest ten mężczyzna z prawej strony. I na szkicu kolejnym jest już wkomponowany on sam. Ten szkic jest dosyć charakterystyczny, bo jest wyposażony w kratkę. A o tych siatkach to zaraz powiemy. Czyli proszę zobaczyć, jaka jest droga. Zupełnie swobodne zawiązanie kompozycji, malarskie, w zasadzie już gotowy obraz.
gotowa kompozycja, potem jeszcze zmiany, jakie sobie zaplanował, że chciałby sam znaleźć się w tym obrazie i podmienić jedną z postaci, pozowana fotografia i z tej gotowej kompozycji malarskiej został wykonany rysunek liniowy, który został wyposażony dodatkowo w siatkę. A na koniec powstał obraz taki. Czyli dopiero tu możemy prześledzić cały ten szlak technologiczny, jak powstawało dzieło. I to tak naprawdę jest jedyny przykład, na którym możemy to w pełni prześledzić. Teraz coś o siatkach. Proszę Państwa, malarze posługiwali się siatkami, jeśli chcieli przenieść albo element, albo całą kompozycję na kolejny obraz. Czyli na przykład chcieli rozmnożyć swój własny obraz. Jeden poszedł, sprzedał się dobrze, był chętny na kolejny obraz o tej kompozycji, więc malarz mógł go jakby skopiować, kopia autorska, i sprzedać z kolejnym zyskiem takie samo dzieło. U Branta w zasadzie nie zdarza się, że dzieła są identyczne. One się zawsze czymś różnią, może to być niewielki szczegół, ale rozróżniał. I tutaj proszę zobaczyć, że obraz już gotowy został sfotografowany i wyposażony w siatkę. Ta siatka jest klasyczna dla wszystkich tych, którzy przenoszą kompozycję na drugie płótno. Czyli jest to oś współrzędnych, rozpoczynająca się w lewym dolnym narożniku, a kratki są równe. Czyli one mniej więcej są albo 1 na 1 cm, albo 1,5 na 1,5. One są równe. Taka jest zasada siatek. Natomiast to nie był jedyny sposób przenoszenia przez Branta kompozycji. On sobie wymyślił jeszcze jeden rodzaj siatki, bardzo sprytny zresztą. I tutaj proszę zobaczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że Państwo dobrze widzą tą siatkę do kompozycji, którą oglądaliśmy wcześniej. I teraz co malarz zrobił? Wyznaczył środek kompozycji, czyli jest to bardzo sprytne rozwiązanie, bo kartka może być nawet powydzierana i daje możliwość manipulowania wszystkim tym, co się będzie działo dookoła. Chodzi o to, żeby wyznaczyć środek kompozycji. Jeżeli mamy właśnie taką oś, to możemy dobrać do tego płótno w zasadzie obojętne jakie i dosyć bezkarnie przenosić kompozycję, czego już nie moglibyśmy zrobić w wypadku tej siatki pierwszej opartej na klasycznej osi X i Y. Tutaj mamy środek kompozycji i dzielimy te przestrzenie do prawego czy do lewego brzegu na kratki. Znaczy, w zasadzie to dzielimy tyle, ile chcemy, na komórki, ile wyjdzie. I to samo robimy z osią poziomą. Co to nam daje? No, daje nam to, że malarz może wziąć na przykład prostokątne płótno o obojętne jakim formacie, dzieli je na pół, czyli wyznacza środkowe osie, na ile sobie podzielił
od osi pionowej i od osi pionowej w prawo czy w lewo, na ile przestrzeni, na przykład na 6 kratek czy na 10 kratek, to samo robi z płótnem. Wyznacza środek płótna i potem dzieli to na 6 albo na 10. To jest zaskakujące, jak się już ogląda płótna gotowe, dlatego że nie wiadomo było, skąd się biorą dziesiętne w kratkach. Dlatego, że przy klasycznej osi X i Y kratki są zazwyczaj równe, czyli jest jeden na przykład 10 na 10, bo jest przeliczenie 1 cm na 10 cm i mamy takie równe części. Natomiast tutaj przy dużych obrazach okazywało się, że wychodzą nam części dziesiętne. I w zasadzie nie można było znaleźć sekwencji dlaczego, skąd to się bierze, jakim sposobem kratki nie są równe. No takim sposobem, ponieważ one nie wynikały jakby z przeliczenia tego 1 cm na 10 cm, tylko z podziału i ilości kwater. To jest też dla nas dosyć ważny przykład, dlatego że na wystawie jest to w zasadzie jedyny przykład obrazu, w którym możemy obserwować szkic i kompozycję gotową. Jak Państwo widzą, są różnice, ale stosunkowo niewielkie. Przy oglądzie w podczerwieni, to jest widok w podczerwieni, widzimy, że jest ogólne rozrysowanie ołówkiem, że te postacie są, no ciężko to trochę będzie zobaczyć, ale są rozrysowane linią ołówkową. Natomiast tutaj postacie już nie są tak rozrysowane, natomiast pojawia się kratka. Czyli tak naprawdę, jeżeli odnajdujemy obraz z kratką i widzimy to w podczerwieni, to możemy domniemywać, że był do tego pierwowzór, czyli był mniejszy szkic. O, tu proszę zobaczyć, widać tą kratkę trochę lepiej. I jeszcze jedną taką przygodę mieliśmy, dlatego że ponieważ Brandt bardzo często te swoje kompozycje powielał, no to teraz powstało pytanie jak. No już wiemy, że przez kratkę, ale tutaj jest akurat ciekawy przykład, dlatego że na tym małym obrazku pojawiła się linia rysunkowa wskazująca na to, że rysunek został przekalkowany. To jest dosyć charakterystyczna linia i na pewno Państwo, jak byli dziećmi, to bawili się czarnymi kalkami, kalkując pewne rzeczy. Te linie są dosyć koślawe. One są takie wyoblone, nie są precyzyjne, są raczej tak ogólnie prowadzone. I w wypadku tego obrazu to było dosyć zaskakujące. Ja mówię, to nie może być nic innego, tylko rysunek kalkowany. Jeżeli kalkowany, to z czego? To znaczy się, że był jakiś pierwowzór, rysunek ołówkowy albo coś, co pozwoliło mu przenieść kompozycję na ten mały rysunek. Istnieje coś takiego. I wydawało się dosyć logiczne, że jeżeli to jest bardzo zbliżone formatem, że jeżeli tak, to może ten mały rysunek, ta mała akwarela była jakby pierwociną w stosunku do tego obrazu. Więc znowu zrobiliśmy fotografię w podczerwieni. Tutaj podczerwieni nie zrobiliśmy. Tutaj to było tylko odwrócenie koloru. Czyli z tej akwareli ona została zmieniona na czarno-białą w Photoshopie na kolor czarno-biały.
i narzuciliśmy obie kompozycje. Okazuje się, że to nieprawda. Te kompozycje się między sobą różnią i rysunek nie był przeniesiony z tego, z tej akwareli. Nie udało się znaleźć, znowu czegoś brakuje. Brakuje tego rysunku początkowego. Nie udało się go odnaleźć. Dlatego, że no, to też byłoby interesujące dowiedzenie się, czy do gotowych kompozycji były robione szkice akwarelowe, które stawały się jakby tym zawiązkiem barwnej kompozycji. Ale tego nie dało się tutaj udowodnić. Proszę zobaczyć na ten dosyć charakterystyczny rysunek. Szczególnie tutaj widać. On jest taki dosyć uproszczony i to nie jest swobodnie pracująca ręka rysownika. Tylko właśnie taki kalkowany, dosyć toporny, o jednej grubości linii. Natknęliśmy się również na kolejną niespodziankę i kolejne zaskoczenie. Dlatego, że na jednej z kart szkicownika, no proszę Państwa, karta szkicownika to jest brudna część warsztatu malarskiego. To nigdy nie jest do oglądu dla publiczności. To są notatki prywatne twórcy przed czy w trakcie tworzenia dzieła. I proszę zobaczyć, że ku naszemu zaskoczeniu mamy tutaj rysunek, który wygląda dosyć niewinnie, ale tylko pozornie wygląda niewinnie, dlatego że część jest znowu kalkowana. No to jest dla mnie zaskakujące. Po co malarz ma kalkować rysunek? No, przepraszam bardzo, ma na tyle sprawną rękę, że szybciej może wziąć ołówek i se narysować, niż kalkować i dopiero potem wypracowywać rysunek. Także to zostało, to jest pewnego rodzaju niewiadoma. Może jest to rysunek kalkowany, ale nie znaleźliśmy pierwowzoru. Powstały takie, mieliśmy do czynienia tylko z jednym tego typu dziełem. To są zbiory kalek. Malarze w tym czasie tworzyli własne wzorniki kalek. W zbiorach Muzeum Narodowego posiadamy tylko jeden taki wzornik, to jest Czachurskiego. Natomiast udało nam się zobaczyć i sfotografować wzornik kalek Branta w rodzinie Branta. Niestety Państwo nie chcieli go wypożyczyć. Natomiast mamy świadomość, że Brant coś takiego miał. Może miał więcej. Trudno to powiedzieć. W tym, co sfotografowaliśmy, takiej chałupki nie było. W tym czasie malarze wypożyczali sobie zarówno fotografie scen wiejskich, dróg, miasteczek, widoków różnego typu, jakichś scen etnicznych, które przypuszczali, że mogą im się przydać przy malowaniu obrazów. One wyglądały tak, że po prostu były to albo fotografie, albo pocztówki zrysowywane na kalkach technicznych, tylko okonturowane. Czasem pojawiał się jakiś drobny, zaznaczony cień, ale to głównie są konturowe rysunki. Czasem wchodzi tam kolor, ale bardzo rzadko. To stanowiło odniesienie i taką pomoc do kolejnych prac jako taki zasobnik pamięci.
po co można sięgnąć. No my w tej chwili mamy internet, możemy sięgnąć po bardzo dużo rzeczy, fotografii swoich i nieswoich. Możemy w zasadzie mamy prawie że nieograniczone możliwości wsparcia swojej własnej pamięci. Natomiast oni mieli dużo mniejsze możliwości i tworzyli takie poniekąd memuary ze szkicami. Więc tutaj jest takie podejrzenie, że bardzo możliwe, że to właśnie z szkicownika ze zrysami na kalkach zostało to przeniesione. Może pracował nad jakąś kompozycją, która nie zaistniała już później, tylko została w sferze takiej pracy wstępnej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sposób pracy Brandta, to było to również dosyć specyficzne, ponieważ no przynajmniej do połowy swojej twórczości rysunek jest dla niego niesłychanie ważny. Rozrysowywał prawie wszystkie postacie na obrazach. Każda z tych postaci najprawdopodobniej miała swój pierwowzór rysunkowy. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jak mocno trzymał się już tych rysunków i w zasadzie nie możemy zobaczyć zmian. Mało tego, pracował od szczegółu do ogółu. Te obrazy trochę przypominają puzzle, które komponował właśnie z takich rozrysowanych wcześniej postaci. I tutaj dam Państwu takich kilka przykładów. To jest podczerwień i proszę zobaczyć, że ona się w zasadzie jakby niczym nie różni. Nic się tam nie dzieje, nie ma poprawek. To jest rentgen, nadal nie ma poprawek, nie ma zmian. I do tego była tak rozrysowana postać. Tutaj mamy kolejny przykład. Zresztą tych rysunków jest jeszcze więcej do tego obrazu. Także tutaj mogą Państwo zobaczyć, że jak śmiesznie to jest komponowane, bo normalnie jakby mamy w świadomości, że malarz pracuje na całej powierzchni, w zasadzie komponując ją tak dosyć swobodnie i dopasowując się do zmian, które wprowadza. Natomiast tutaj mamy pewnego rodzaju układankę malarską, perfekcyjną układankę, no ale po tych wszystkich dziesiątkach szkiców do poszczególnych obrazów, do tych bardzo precyzyjnie rozrysowanych postaci, które po prostu zostały jakby wpisane w kompozycję, no mamy wrażenie takiego puzzla. Tu chciałam Państwu pokazać, jak wyglądał rysunek na obrazie w takiej wcześniejszej fazie twórczości, kiedy ta linia jest, ten rysunek jest, proszę zobaczyć, no taki bardzo bogaty. Wszystkie postacie są wyrysowane, wszystkie napięcia, nawet jest światłocień. Konie mają nadany światłocień. On jest bardzo, bardzo bogaty. To jest z takiej kompozycji, którą tak widać. Ona jest zresztą szkicem, to nie jest gotowy obraz. Gotowy obraz jest w Krakowie. O, jeszcze raz wrócimy do tej warstwy rysunkowej. Potem, pod koniec twórczości, mamy już do czynienia z rysunkiem bardzo uproszczonym, grubym. Jest to szkic z miękkim grafitem, w którym w zasadzie są określone tylko wielkości i kształty
założonych elementów kompozycji. Jak bardzo ten rysunek różni się od tego pierwszego. Ta zmiana następuje krok po kroku wtedy, kiedy Brandt częściej posługuje się fotografią. Im więcej fotografii, tym mniej rysunku. Było to medium bardzo wygodne dla malarzy. Mogli wiele rzeczy zaplanować, mało tego jeszcze zobaczyć. To również mógł zawdzięczać swojej pozycji finansowej. Dlatego, że proszę zobaczyć, ile tutaj jest statystów. No, ci statyści nie pracowali za darmo, trzeba im było zapłacić. Stać go było na to. Wymienił medium, a w zasadzie zaczął je podmieniać, wręcz ustawiając całe sceny, które mogą się potem pojawić w obrazach. I tutaj proszę zobaczyć, one się pojawiają. Pojawia się w dalszym ciągu rysunek, ale ten rysunek jest już znacznie uboższy. Dlatego, że dużo więcej można wyczytać z tej fotografii, to ona staje się już takim motorem do komponowania poszczególnych elementów kompozycji. Niezwykłym zaskoczeniem był ten mały szkic. Po pierwsze, za każdym razem mamy wrażenie, że coś jest znajomego, bo jest coś znajomego i zaraz Państwo to zobaczą, ale proszę przez chwilę pomyśleć, co on Państwu przypomina, jaki obraz. Wiemy już, że Brandt powtarzał różne rzeczy, wiemy, że pracował również nad niektórymi kompozycjami dosyć długo albo do nich wracał po czasie. Nie. Proszę zwrócić uwagę na środkową scenę. No nie będę trzymać dłużej. I proszę się temu dobrze... Nie, no to jest podpisane. To jest podpisane. Ale jak bardzo się to różni od pierwotnego założenia. Natomiast to, co jest najbardziej zaskakujące, proszę Państwa, to jest to, że to jest fotografia. Do tej pory się przyjęło uważać, że jeżeli na obrazie pojawia się element fotografii, to jest to falsyfikat. Albo jest to nieprawdziwe. Była nawet taka produkcja na terenie Niemiec bodajże, w której obrazy były reprodukowane na małych formatach, zazwyczaj o podłożu drewnianym, i wykańczane malarsko. Odnalezienie tutaj fotografii było absolutnym zaskoczeniem, ale również nie ma żadnych wątpliwości, że jest to Brandt. I teraz, czym jest ta scena? No ta scena jest właśnie o tym. Kiedy ten obraz już powstał, Brandt go sfotografował i wykorzystał tą fotografię do pracy nad kolejnymi kompozycjami, nad innymi projektami. O. Proszę zobaczyć. Czy to jest ta fotografia? Trudno powiedzieć. Może ta, może inna, jest ich kilka. Natomiast niewątpliwie stało się tak, że ta scena środkowa została wykopiowana na papierze, bo również to, co jest zaskakujące, to, że Brandt kopiował część swoich prac fotograficznych sam. Z tym, że bardzo się to różni od tego, do czego są Państwo przyzwyczajeni. Czyli nie jest to taka klasyczna fotografia
No, sepiowe to one są, ale są, one są bardzo duże, ponieważ te fotografie no, są takie. To są takie duże fotografie na bardzo cienkim papierze. I czasem są nieostre, czasem są odwrócone. Jest kilka, jest pięć takich, zachowało się pięć takich fotografii. Zresztą widać, że musiał to robić sam, albo pomagał mu przy tym Władysław Szerner. Zresztą rola Szernera w pracowni myślę, że jeszcze na długo będzie dosyć tajemnicza, bo Państwo wiedzą, że Szerner był samodzielnym malarzem. Natomiast współpracował z Brandtem, był jego przyjacielem, kimś w rodzaju majordomusa w pracowni i zrysowywał jego obrazy do wykonania grafik. I był bardzo zapracowanym człowiekiem, a jednocześnie trzymał się absolutnie w cieniu Brandta. I wiadomo, że się przyjaźnili i bardzo dobrze im się pracowało. Wracając do tej fotografii, została ona wykopiowana na cienkim papierze, naklejona na płótno i wtedy Brandt usunął część kompozycji obejmującej architekturę i te postacie z lewej strony, żeby mu nie przeszkadzały. Najprawdopodobniej pracował nad kolejną wersją wyjazdu Marysieńki z Wilanowa. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka to jest oczywiście ogromne powiększenie, bo obrazek jest maciubki, ale proszę zobaczyć tą fotografię w podstawie. To jest ta apla brązowa taka na koniach i na tym jest wyraźnie wprowadzona farba olejna. Bardzo dynamicznie i no jest to niesłychanie interesujący przykład. Również dlatego, że mamy tutaj kratkę. Czyli on faktycznie myślał o przeniesieniu tej kompozycji na kolejną dużą, na kolejny duży format. Ta kratka w świetle bocznym jest wręcz wypukła. Fotografię wykorzystywał również tak, że pewne adaptował fotografie gotowe do swoich obrazów. Istnieją dwa ujęcia pałacu w Wilanowie, to, które Państwo w tej chwili widzą i to zostało wykorzystane do wyjazdu Marysieńki i jest drugie, jakby bardziej takie od przodu, bardziej takie fasadowe i to zostało wykorzystane do naszego obrazu. Są dwa ujęcia i tu proszę zobaczyć ten rozrys siatki, wyskalowanie architektury. Czyli widać, że się tym posługiwał i dokładnie tak ta architektura została wkomponowana na jego obrazach. Pojawiło się jeszcze coś takiego. No tu mają Państwo właśnie taki przykład jednej z jego fotografii. Ona nie jest w świetnym stanie, ale jest świetnym przykładem. Proszę zobaczyć na te świecące linie. Jakby okonturowanie całej kompozycji. I teraz powstało pytanie, bo to jest taka praca przy monografii, to jest praca detektywa, bo my, jeżeli autor nie zostawił żadnych notatek o sposobie swojej pracy, o swoim warsztacie, o tym, co było motorem tej pracy, to wszystko musimy odczytać z dzieł, które zostawił po sobie. Albo co ktoś powiedział, jak pracował ten malarz, przynajmniej jako wskaźnik. Natomiast tutaj niewiele wiadomo. Co śmieszne,
Brandt był bardzo towarzyskim człowiekiem, a jego pracownia zazwyczaj kogoś gościła. Natomiast wydaje się, że warsztat nie był aż tak bardzo porywający, żeby malarze, przyjaciele, koledzy coś na ten temat w swoich notatkach umieszczali. Nie było tam nic takiego porywającego. Po prostu każdy sobie malował w kątku i tyle. I stąd niewiele my teraz możemy się dowiedzieć od jego gości pracownianych. Trzeba to wszystko odczytać z tych elementów œuvr artystycznego, które do naszych czasów dotrwało. Więc tutaj pojawił się kolejny problem. Czym są te linie? Czy jest to kolejny sposób przenoszenia kompozycji albo elementów kompozycji na kolejne dzieła? Ponieważ nie ma się co czarować, te poszczególne konie i jeźdźcy znajdują się na przeróżnych obrazach i są jakby albo identyczni, albo o lekkich zmianach. Z tym, że mówię, ponieważ to były puzzle, to można te puzzle bardzo różnie komponować. I każdy z tych obrazów niesie ze sobą inną dynamikę, inne światło, inny nastrój, ale jednocześnie pojawiają się tam wspólne elementy z pozostałymi obrazami. Więc czym są te linie? Przetoczyła się cała dyskusja, dlatego że myśmy wyruszyli na poszukiwania. Ja zrobiłam przerys na takiej folii przezroczystej i próbowałam, no bo jeżeli tak, to powinnam odnaleźć na przykład takiego konia czy jeźdźca dokładnie w tej proporcji na jakimś obrazie. To mi się nie udało. Zawsze był albo mniejszy, albo większy. Były jakieś różnice, no ale ta linia jakby, narzucenie tej linii eliminuje różnice. Więc czym to było? Po dyskusjach z paniami z działu grafiki znaleźliśmy coś takiego. I to jest również taki jeden z nielicznych przykładów, na którym mogliśmy się przekonać, co to było. To były, proszę Państwa, notatki wykonane przez Brandta dla grafika. Zamiast siedzieć mu za plecami i mówić nie, tutaj trochę grubiej, tu trochę cieniej, tutaj jest cień, prawda? To on jakby wynotował. Proszę zobaczyć, że fotografie w tym okresie, te fotografie sepiowe są dosyć mało skontrastowane. Grafik mógłby czegoś nie odczytać. Więc Brandt dokładnie określił rzeczy, o które mu chodzi. Co ma być podcięte, gdzie ma być cień, gdzie ma być światło. Rozróżnił, no w tej chwili Państwo widzą te różnice, ale na przykład te tylne kopyta konia bardzo by się zlały z tym tłem i najprawdopodobniej one się zlały z tłem na tej fotografii. Więc on je podrysował, żeby wyeliminować pomyłki dla grafika. I tutaj dochodzimy do zmian na obrazach. Istnieją takie notatki u kronikarzy, że Brandt zmieniał swoje obrazy, że one były przemalowywane. Proszę Państwa, na tych wszystkich obrazach, które przeszły przez pracownię konserwacji, które udało się jakoś podejrzeć pod czerwienią, ultrafioletem czy wykonać rentgeny, udało nam się znaleźć w zasadzie tylko dwie zmiany. I to jest na wyjeździe Jana i Marysieńki z Wilanowa i na Chodkiewiczu, znaczy na bitwie pod Chocimiem. I to była bardzo ważna informacja dla nas, dlatego że ten obraz został sfotografowany w trakcie malowania i wyglądał trochę inaczej. I tutaj znowu powstało pytanie, czy obrazy były dwa, czy był jeden. I
to, że rentgenogram pokazał nam te zmiany, ponieważ tutaj te okrągłe formy, które mogą Państwo zobaczyć, to są dobosze, których obecnie na obrazie nie widać. I to stanowiło dla historyków sztuki problem, czy szukamy kolejnego obrazu, kolejnej wersji, czy jest to jedyna wersja tego obrazu. Teraz już wiemy, że jest to jedyna wersja. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd z Wilanowa, to mogą Państwo zobaczyć, że pierwotnie kompozycja była pozbawiona tych biegnących murzynów z latarniami. Oni dopiero zostali jakby wmalowani już na sam koniec kompozycji. W ogóle ich tutaj nie widać. Także tak to zostało zmienione i są to w zasadzie jedyne zmiany. Reszta to są zmiany kosmetyczne. Jeżeli chodzi o wyjazd z Wilanowa, to mamy do czynienia również z takim zupełnie jedynym w swoim rodzaju i zaskakującym w gruncie rzeczy przykładem takiego eksperymentu, jeżeli to można powiedzieć. Jeżeli Państwo pamiętają, to obraz ma taką różowawą poświatę. Jest tam oczywiście użyta biel z różem, natomiast generalnie on jakby w podstawie ma coś takiego, że emanuje takim lekkim różem. I jak to zostało uzyskane? To nie zostało uzyskane poprzez nadanie, zmieszanie koloru, tylko poprzez podmalowanie całego obrazu, zanim kompozycja się pojawiła, czyli on już miał to wszystko w głowie czy rozrysowane. Na całej powierzchni gruntu został naniesiony brąz w proszku, który jest tak naprawdę metaliczną miedzią. W proszku. I to ze spoiwem olejnym zostało po prostu naprowadzone na całą powierzchnię obrazu. Jeżeli na czymś takim użyjemy bieli, to ta biel zaczyna nam świecić na taki właśnie różowawy odcień. Ona wciąż jest biała, ale z takim błyskiem różu. Jest to dosyć zaskakujące, ale prawdziwe. I dzięki temu na całym tym obrazie mamy takie zabarwienie, takie różowawe światło. I dopiero potem rozrysował kompozycję, podłożył ją bielą, dlatego że tło się zrobiło dosyć ciemne, bo brąz jest po prostu ciemny. Podłożył ją bielą, na tym zrobił rysunek, który mogą Państwo zresztą zobaczyć do chwili obecnej i kontynuował pracę nad kompozycją. Tu możemy przejść do jego takiego absolutnie fizycznego warsztatu malarskiego. Był on, przepraszam, ale bardzo typowy. Czyli Brandt korzystał ze wszystkich materiałów gotowych, które już XIX wiek dawał taką możliwość artystom. Do dużych obrazów najprawdopodobniej kupował płótno gruntowane fabrycznie na wałku i albo sam, albo z pomocą najprawdopodobniej Schernera nabijał to na krosna, również fabryczne. Używał farb fabrycznych, mało wyszukanych, malował pędzlami i szpachlami i w zasadzie na tym się kończy cały warsztat malarski. Jeżeli chodzi o użycie pigmentów, to mieliśmy do badań pewną paletę ze zbiorów Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, ale Państwo widzą, że paleta jest umyta. Bardzo mało farb się tam zachowało, natomiast myśmy mieli paletę, ponieważ jak Państwo wiedzą,
W muzeum mamy część kolekcji, część pracowni. I wiadomo było, że jest paleta. Tylko że ta paleta była nieopisana. I tak naprawdę była to jedyna nieopisana paleta. Także nie było wiadomo dokładnie, czy to jest jego, czy to jest innego malarza, bo u nas palet jest dosyć dużo. Więc chcieliśmy również sprawdzić, czy to jest jego paleta. Jak Państwo widzą, tych kolorów tutaj jest już znacznie więcej, ale tak naprawdę dokładnie tak samo ułożonych. Więc zbadaliśmy i jedną, i drugą. Brandt pracował dosyć brudno. Może Państwo tego nie widzą w tej chwili, patrząc na obrazy, bo to jest kwestia kontrastu, zestawienia barw. Natomiast one są wszystkie tak naprawdę brudne. Bardzo trudno jest odnaleźć czysty kolor na obrazie. Trochę zaskakujące. Mnie to też zaskoczyło, bo w czasie pobierania próbek, a proszę zobaczyć, tych próbek pobrałam 250 z różnych obrazów, bardzo trudno było mi odnaleźć czysty kolor. Dosyć mocno je mieszał, zarówno na palecie je mieszał, jak i potem w trakcie malowania. Przede wszystkim dominantą były ziemie, czyli pigmenty naturalne, i chyba było ich 15. Od cieni, od żółcieni poprzez brązy do czerwieni. To jest wszystko ten sam pigment, tylko na różnym stopniu utlenienia. To jest cały czas ziemia. Poza tymi brązami były biele dwie, ołowiowa i cynkowa, żółcień chromowa, żółcień neapolitańska, kadmowa, cynober, czerwień żelazowa, kadmowa. Proszę Państwa, no taka dosyć ograniczona, klasyczna paleta w gruncie rzeczy, wykorzystująca tylko ogromną dozę tych barwników ziemnych, w zasadzie tych pigmentów ziemnych. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o warsztat. Przed nami może wciąż są tajemnice. Wciąż nie znamy miejsca przechowywania części listów, które może istnieją, a może już nie istnieją. Nie wiemy, co się z nimi dzieje. Jest jakaś szansa, jakaś nadzieja, że może w tych listach zachowały się jakieś notatki malarza na temat własnego warsztatu. Chociaż tak naprawdę można byłoby w to powątpiewać, dlatego że generalnie nic się nie zachowało. Nikt nic nie mówił, to była tak techniczna, tak nieinteresująca sfera, czyli miała taki element klasyczności po prostu. Nic w tym zaskakującego nie było. Że po prostu nikt o tym nie mówił. I on sam też nie, bo to nie stanowiło dla niego elementu zainteresowania. To był taki warsztat pracy, który mu służył do wykonania kolejnych kompozycji. To raczej w tych kompozycjach kryje się tajemnica, w ich dynamice, w tym nowym sposobie podejścia, w tym udźwiękowieniu obrazów, w tym, że ten kadr się do nas bardzo przybliżył, że te konie zaczęły wreszcie biec, bo przecież jak żeśmy oglądali te pierwsze slajdy, to u jego mistrzów no, przy całym pochyleniu czoła te konie to tak sobie średnio biegły, czasem leciały w powietrzu, ale tego tententu nie było słychać i tego pobrzękiwania uprzęży też nie było słychać. A to jakby staje się elementem wzbogacającym kompozycję Brandta, czymś, co go wyróżnia, czymś, co wciąż zachwyca. Ja mówię, że polska dusza na koniu jeździ i zawsze nas te konie fascynowały. Natomiast
to, co nam się, myślę, podoba w tych obrazach, to jest właśnie ta dynamika, to jest ten kolor, to jest ta ekspresja, to jest to, że one niesłychanie działają na wyobraźnię, zarówno taką dźwiękową, jak i przestrzenną. W tym wracają do takich motywów jakby bardzo pierwotnych, do tych elementów stada, do wspólnej zabawy, do wspólnych ognisk, do wspólnoty generalnie, do tego, że no jesteśmy z jakichś miejsc, że tworzymy jakąś grupę. Ta grupa się ściera z inną grupą, ale to wszystko jest bardzo naturalne. To porusza w nas jakieś wewnętrzne nici, nie tylko nici takiego estetyzmu plastycznego, ale czegoś znacznie głębszego, pomimo że technologia jako taka jest dosyć, no nie powiem prosta, ale uproszczona. Dziękuję Państwu bardzo.